Dzień dobry, witam w kolejnym treningu. Teraz zrobimy sobie ćwiczenia na brzuch. Stajemy. Rozstaw nogi na szerokość bioder lub nieco szerzej. I rozgrzewamy brzuch, rozgrzewamy mocno. Duże koła, nogi są proste, ręce wygodnie na biodra. Łopatki ściągnięte, proste plecy. I działamy. Dzisiaj trening spokojniejszy po wczorajszym mocnym interwale. Druga strona. Spokojny oddech. I dawaj, dawaj, mocno rozgrzewamy, rozkręcamy. Hop. Super, ręce unieś na wysokość klatki, skręć klatkę mocno do tyłu. Mocny skręt, hop, hop. I dawaj. Staraj się mieć nogi w jednym miejscu, tylko mocno skręcamy górę. Super. Szeroko ręce, szeroko nogi i skłony. Prawa ręka, lewa noga, góra i zmiana. Nisko opuść, nogi są proste, dotknij. Kostki dotknij buta. Dawaj mocno skręt o skłony. Góra, dół, hop. Super. Uwaga, ręce za uszami i przyciągamy po skosie kolano. Prawe do lewego łokcia i na obydwie strony. Dzisiaj nieco lżejszy trening, zrobimy sobie 3 serie po 7 ćwiczeń i na szczęście w każdej serii będą różne ćwiczenia. Wiem, że lubicie, kiedy się wszystko zmienia, kiedy nic się nie powtarza, więc udało mi się stworzyć właśnie taki trening. Jeszcze dawaj, przyciągaj. Powoli, bez wymachu. Dobrze. Ręce do sufitu, 2 sekundy w górze i ręce w dół. 2 sekundy w dole. I zmiana. Góra i dół. I jeszcze góra, wyciągnij. Dół. Ostatni raz. Wyciągnij. Ręce. Dół. I uwaga. Lecimy kółeczko. Rysujemy całym ciałem. Duże koło. Hop. Jak najdalej. Dłonie rysują. Powoli. Powoli, żeby się nie zakręciło w głowie. Góra. I zmiana kierunku. To samo druga strona. Dokładnie, dokładnie. Całym ciałem. Skręcamy mocno całe ciało. I ostatni. Super. Lekki trucht. Jeszcze trochę podniesiemy temperaturę, żeby nie było za łatwo. Żeby nie było za przyjemnie. Trochę musimy się zmęczyć. Ściągnij łopatki. Prostuj kręgosłup. Wypnij pierś do przodu. Prosta sylwetka. I oczywiście postawa pewna siebie, więc się nie garbisz, głowa na wprost. Leciutki trucht. Spokojny oddech. Wahadło na boki dawaj. Przypominam dla tych, którzy wczoraj nie zrobili zdjęcia, że trzeba zrobić. Hop. I boczki. Dawaj, dawaj, hop. Przeskoki do przodu. Malutkie przeskoki. I skręty.
Mocne skręty. Dawaj, mocno kręcimy. Hop, hop. Cztery, trzy, dwa, jeden. Super, lecimy. Zapomniałam powiedzieć najważniejszego, że do treningu będzie potrzebny ręcznik. Mały ręcznik. Mały, zwykły ręcznik, bo przyda się w 3-4 ćwiczeniach. Na razie ręcznik sobie złóż w jak najmniejszą kosteczkę, ok? I połóż go, on się przyda zaraz w ćwiczeniu numer 4. Włączam zegar i uwaga, 45 sekund ćwiczymy, 15 sekund mamy przerwę. I chciałabym, żebyś ćwiczenia wykonywała poprawnie, we własnym tempie i nie spieszymy się, ok? Cały czas pracujemy, równe tempo, bez pośpiechu, bez wymachów, ile dasz radę, ale staraj się cały czas pracować, nawet wolniej, ale pracować. 10 sekund. Startujemy. 5 sekund, zaczynamy zwykłe skłony, krzyżuj ręce za uszami. Start. Góra. I wróć, ręce skrzyżowane, prawa dłoń dotyka lewego ramienia i na zmianę robisz sobie taką poduszeczkę wygodną dla głowy i powoli skłon, dół, góra i super. I prostujesz w dole. I na zmianę skup się na pracy brzucha. I hop. Spięty mięsień, luźny. Spięty, luźny. Jeszcze 5 sekund. 2, 1. Świetnie. Stopa na kolano i robimy skłony po skosie do kolana, czyli prawa noga ugięta, i lewy łokieć do kolana, skłon, hop. I hop, dotknij, odłóż, dotknij, odłóż. Dobrze, dawaj. Spokojny oddech. Bez wymachów. Spokojnie cały czas prowadź ruch. Pracujemy brzuchem. Tak jest. Bez pośpiechu, poczuj spięcie w brzuchu, poluzuj i znowu dawaj spięcie. Jeszcze 5, 4, 3, 2, ostatni. Brawo, zmieniamy nogę. To samo ćwiczenie na drugą. Uwaga, 4, 3, 2, 1 i dawaj. Hop. Druga. Wydech, góra. Super. Mocno. Jedna łopatka mocno w górze. Pracuję. Dociągnij, dociągnij łokieć do kolana. Super. Jeszcze. Dawaj, dawaj. Tak jest, 15 sekund. 10, dawaj mocny skręt. 4, 3, 2, ostatnie powtórzenie. Super. I teraz chwyć zaręcznik, on będzie złożony. Kładziemy się, nogi ugięte, uwaga, robimy skłon i przekładamy ręcznik za głową, pod kolanami, start. Skłon i wróć. Skłon i dawaj. Przełóż. Dobrze. Równa praca. Ręce pracują, brzuch pracuje. Zmieniamy kierunek. Zmień kierunek przekładania ręcznika. Hop. Cały czas jesteś w ruchu. Jeszcze
5 sekund. 2, 1. Dobrze. Ręcznik odkładamy. Nogi ugięte w kolanach. I odkładamy jedną nogę, prostujemy nad ziemią i drugą, czyli hop, odłóż i wracaj, czas start. Lecimy, prostuj, druga, prostuj, nad ziemią, hop, wyprostuj, super. Zepnij udo, jak prostujesz, hop, super, hop i górę. Dawaj, dawaj i 25 sekund. I cały czas równo, praca, dół, góra, dół, góra, hop. Dobrze, pięknie, dawaj, lędźwia są przyklejone do podłogi. Pracujemy, pracujemy dołem. Super. Bierzemy znowu ręcznik, trochę go rozłóż i chwytamy go tutaj za boki. I uwaga, noga do góry, dotykasz ręcznikiem buta i zmiana nogi, start, hop, hop. Twoim zadaniem jest dotknąć buta i wrócić. Powoli odkładaj ciało, powoli odkładaj ręce, nogi. I hop, równe tempo, nie za szybko. Ale też nie za wolno. Super, dawaj jeszcze. Jeszcze działaj, przed nami tylko jedno ćwiczenie. Przed przerwą. Super. Ja czuję brzuch. Powiem ci, że pierwsza seria już czuję mocny brzuch. Uwaga, lecimy na brzuch. Trzymamy dalej ręcznik, ręce przed sobą i staraj się podnosić. Uwaga. Hop. Na sekundę. Hop. Z wydechem. Klatka do góry. Hop. Dobrze. Wydech i góra. Ciężko mi się mówi, więc nie będę dużo mówić. Podnoś ręce. Dalej trzymamy. Hop. Wysoko. Proste ręce. Odklej klatkę. Super, jeszcze. Wysoko. Dobrze, dawaj. Do końca. Jeszcze. Super, pięknie. Mamy minutę przerwy. Podnieś się. Minuta. Minuta 15. Możesz się napić wody, rozciągnąć trochę brzuch, na przykład zrobić po prostu lekki skłon do boku, do drugiego boku. Taki trening pomiędzy odchudzającymi, pomiędzy mocnymi jest jak raj. Jak wakacje. Zaczynamy ćwiczeniem. Skłon biodra góra, czyli znowu lecimy na plecy. Ręcznik też przygotuj, on będzie potrzebny później w innym ćwiczeniu. Może być złożony, bo będziemy go przekładać pod kolanami. Zaczynamy za 10 sekund. Skłon, klatka góra i biodra góra na zmianę. Uwaga, start. Skłon, biodra. Skłon, dłonie za uszami, biodra, ręce wzdłuż ciała. Hop, na zmianę. Góra pracuje, dół pracuje. Super, dawaj. Hop. I wypchnij biodra wysoko. Rozciągnij brzuch. Zepnij pośladek. 15 sekund. Działaj, działaj, dawaj do końca.
Walczymy, 5 sekund nam zostało i przejdziemy do klęku. Jedna sekunda, dobrze. Klęk i podnosimy. Prawa ręka, lewa noga, prostujemy i wytrzymujemy sekundę. I robimy to na jedną stronę przez 45 sekund. Uwaga, lewa ręka, prawa noga, przyciągnij, prostuj, przyciągnij. Dobrze. Hop, prostuj, zepnij brzuch. Teraz pracują mocno mięśnie głębokie, które sprawiają, że się jeszcze nie przewróciłaś. Dobrze. Dawaj, dawaj. Hop, przyciągnij własne tempo. I 10 sekund tylko. Super. 2, 1. Dobrze. Kto się przewrócił? Właśnie, nikt się nie przewrócił, bo brzuch mocno pracuje. Lecimy. Druga strona, druga ręka, prawa moja ręka, lewa moja noga. I dawaj, hop, hop. I przyciągnij. Hop, prostuj. Dawaj. Super. Bez pośpiechu. Bez pośpiechu. Unoś rękę i nogę jak najwyżej, prostuj. Zepnij pośladek. Jak masz okazję spiąć pośladek, to go spinaj. Hop. Dobrze. Jeszcze 10 sekund. 5. Dobrze. Lecimy w odpór na łokciu i kolano będzie na dole. Kolano na dole i przyciągamy kolano, które jest w górze. Tak, prostuj, przyciągnij, odłóż. Przyciągnij, odłóż. Upewnij się, że jesteś w prostej linii. I teraz chciałabym, żeby biodra były wypchnięte do góry, czyli nie kładziemy je. Udo nie dotyka twojej podłogi. Kolanem tylko dotykasz podłogę. I biodra są w górze i czujesz naprawdę tutaj mocne napięcie, zarówno bok, jak i bioderko. I przyciągnij nogę i prostuj. Przyciągnij i prostuj. Dobrze. Dawaj, dawaj, 10 sekund. Trzy, dwa, jeden, luz. Zmieniamy stronę. To samo ćwiczenie. Druga noga, a potem lecimy z rowerkiem. Z rowerkiem i będziemy przekładać ręcznik. Biodra. I działaj. Hop. Prostuj. Dobrze. Prosta deska. Prosta deska. Leci brzuch mocny. Zepnij cały brzuch. Dawaj. Hop. Wiem, że czujesz nogi, wiem, że czujesz uda. One też tutaj pracują. Pomagają. Hop, dawaj. Ale zostało nam tylko 15 sekund. Dziesięć. Trzy, dwa, jeden. Luz. Super. Teraz przekładamy. Odchylamy się lekko do tyłu. Ręcznik ugięty. I uwaga, noga. Góra, góra. Prostuj, prostuj. I lecimy ósemeczki. Ósemeczki. Jak będzie ciężko, to na chwilę obóż, bo to ćwiczenie jest mocno angażujące. No nie oszukujmy się. Hop. I przekładamy. Prostuj, przyciągnij. Hop, ósemka. Rysujesz ósemkę ręcznikiem. Dawaj, dawaj. Góra, przełóż. 10 sekund.
Dawaj, nie odkładaj. Zostało nam tylko 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Super. Lecimy. Ostatnie ćwiczenie. Przed przerwą. Skłon. Podnosimy się. Ręce wzdłuż ciała. I dotykamy buta, buta i odkładamy. Góra. Stopa, stopa. Odłóż. Góra. But, but. Dawaj. Hop. Skręty, skręty. I kładziemy. Mocny skręt do boku. Staraj się sięgnąć dłonią daleko, jak najdalej. Bez pośpiechu, równa praca. Dziesięć sekund. Trzy, dwa, jeden, luz. Odpoczywamy przed ostatnią serią. Wyciągnij ręce, wyciągnij nogi. Możemy chwilę się rozciągnąć. I ostatnią serię zaczynamy deską. Deskę na prostych rękach i przyciągamy kolano w tempie oczywiście zwolnionym. Pojedynczo jedna noga, druga noga. Spinamy brzuch. I prostujemy plecy. Trzymaj mocne plecy, żeby się nie garbić. Staraj się za każdym razem, kiedy tylko sobie przypomnisz, właśnie łopatki ściągać do tyłu i mieć prostą postawę, dobre plecy. Bo niestety przez to, że siedzimy dużo przy komputerach, przy biurkach, to nam plecy idą mocnego garba, a tego nie chcemy. Musimy to naprawiać ćwiczeniami. Dobrze. 8 sekund do startu. Przygotuj się. Na prostych rękach. Napnij teraz brzuch, ściągnij łopatki, nogi do tyłu i kolano. Jedno, drugie. Jedno, drugie. Możemy na zmianę robić skos i wyprost. Skos i wprost. I zmiana. Hop. Dwa skosy, dwa proste. Super. Trzymaj tempa. I jeszcze 15 sekund. 10. 2. 1. Pięknie. Podpór bokiem. Połóż się. I podnosimy biodra, podnosimy nogi, które są złączone. Jedna leży na drugiej. Ręka wyprostowana, ta co przy podłodze. I samo podnoszenie bioder. Zobacz, hop. Ręka druga, ona ci pomaga złapać stabilizację. I po prostu przyciągaj biodra. Możesz się podeprzeć, jak ci będzie wygodniej. I staraj się, żeby to było podnoszenie jak najbardziej bokiem. Bo wtedy tutaj mocno, fajnie poczujesz swój brzuch. Super, bez wymachów, bez pośpiechu, równe tempo teraz. O, proszę, mamy poduszkę z ręcznika. I jak fajnie. 8 sekund. Dobrze, dobrze, dawaj. Tylko nie kładź nóg na ziemi. 3, 2, ostatnie. Ekstra. I zmieniamy stronę. Druga. To samo. Ręka prosta. Ręczniczek może robić za podusie. I dawaj. Hop. Góra, dół. I biodra. Góra, dół. Pięknie. Pięknie. Powiem ci, że z tego wyzwania to wyjdzie tyle płaskich brzuchów, że aż chyba tego nie zliczymy. 30 sekund. Dawaj, pół minuty. I dawaj, dawaj, górę, hop. I wydech, jak jesteś w górze. Wydech i wróć. Super. 10 sekund.
Pracuj. Proste nogi. 3, 2, 1. Dobrze. Kładziemy się, robimy kołyskę, czyli przyciągamy kolana. Po prostu przyciągamy, oczywiście bez wymachów i w zwolnionym tempie. Ugięte, przyciągnij do klatki i prostuj. Przyciągnij, odłóż. Możesz odłożyć na ziemi, żeby zrobić bardziej pełny ruch. Możesz tylko do połowy. Jak dajesz radę, to odłóż. Hop. I równe tempo. Ręce wzdłuż ciała. Ale staraj się nie odpychać na nich. Najpierw popracuj brzuchem, dopiero jak już będzie ciężko, to wtedy te ręce ci pomogą i troszeczkę możesz się odepchnąć, ten ciężar przenieść właśnie na dłonie. Hop. Jeszcze dawaj, 1 sekunda. Super. Kołyska na boki, czyli to samo, zostawiamy nogi w górze ugięte, przekładamy je na obydwie strony. 2, 1 i dawaj, hop, 1, hop, 2, przełóż. Chcesz, żeby było ciężej, to wyprostuj nogi. Mhm. Czujesz różnicę? Wyprostuj i dawaj, i rysujesz tęczę. Tęczę nogami, ale nie spieszymy się. Nie spieszymy się, powoli dawaj. Wydech, kiedy podnosisz nogi z boku. Super. Złączone stopy. Dawaj, mocno pracujemy dołem. Jeszcze. Świetnie. I teraz nogi na bok, ugięte i robimy skłony z przełożonymi nogami do jednej strony, a potem zmieniamy na drugą stronę i dawaj, działaj, hop, skłon. I to jest ostatnie ćwiczenie w tym treningu, a jak jest ostatnie, to wtedy przyspieszamy i dajemy z siebie 110%, więc dawaj. Kolana leżą wygodnie na podłodze i mocny skłon, mocny bok. Wydech. Wydech. Hop. Góra, sekundę możesz zostawić w górze. Super. Jeszcze, jeszcze. 3, 2, 1. Pięknie i powoli przełóż nogi na drugą stronę i to samo na drugą stronę, a potem chwilę się rozciągniemy. 2, 1 i działasz, hop, do góry. I dawaj, dawaj, końcówka, ostatnie ćwiczenie, jeżeli tobie za mało, to możesz jeszcze jedną serię powtórzyć. Ale powiem ci, że pomiędzy tymi mocnymi treningami wolałabym, żebyś jednak nie przeciążała swojego organizmu. Jutro damy palnik z treningiem, więc może dzisiaj odpuść. Jutro znowu zrobimy mocne, mocne spalanie. Świetnie. Odkładamy. Wyciągnij nogi i wyciągnij ręce. Kolana ugięte do klatki. Przyciągnij. Przełóż nogi na jeden bok. I wyciągnij rękę do drugiej strony. Przełóż nogi na drugą stronę i rękę wyciągnij w przeciwnym kierunku.
dociśnij kolana do podłogi. Zrobimy jeszcze kołyskę. Uwaga, chwyć pod kolanami i kołyszemy biodra, hop. Mocny rozmach i dawaj, hop. I uwaga, dodajemy skłon, prostuj nogi i dodajemy skłon. Kołyska, skłon dotknij podłogi. Kołyska, prostuj nogi, klatka nisko. Super, uwaga, zostań w kołysce, nogi za głowę. Za głowę powoli, dotknij podłogi, wytrzymaj 10 sekund. Świetnie, powoli wracamy, prostujemy się. Usiądź, usiądź na piętach, ręce splecione nad głową, powoli do boku opuść, wyciągnij klatkę, opuść do boku i druga strona, 3, 2, 1, brawo i wielkie brawa dla Ciebie, dziękuję, mam nadzieję, że Ci się podobało, daj znać w komentarzu jak było. A jeżeli było dobrze, to zasubskrybuj mój kanał, bo wtedy nie ominą Cię żadne nowe treningi. Przypominam, że jest to wyzwanie, więc jutro kolejny trening mocno odchudzający. Do zobaczenia!